Witam, gramy dalej w Tibie i tak, jesteśmy dziś w Venore, w depozycie. W ogóle w tym Venore są dwa depozyty tak naprawdę. Tu jest jeden, w ogóle mam całą mapę odsuniętą jak coś. Tu jest jeden depozyt, a drugi jest tam na prawym górnym krańcu, gdzieś tutaj jest ten kolejny depozyt. Jesteśmy w Venore, bo zauważyłem, że jest dużo fajnych questów w Venore, typu na przykład na lekką patę. Quest, którego nigdy w życiu nie robiłem z high. Tu, tutaj mamy barmana na, na górze. Na górze tego, tego, tego całego eee, bo depozytu. Eee, dobra, eee, co ty do mnie powiedziałeś? Witamy na torze wyścigowym Hard Rock cept <laughs> Naprawdę tak powiedziałeś? Rzeczywiście. Eee, no to... I on, misjon, do niego się mówi. U, zaraz, eee, co ty w ogóle za misję mi dajesz? Tam jakąś butelkę mam ci przynieść z tego, co widziałem no, no, na stronie. Tutaj. Cicho. Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, co kombinuję. Słuchaj, sprawy nie układają się zbyt dobrze. Potrzebuję nowej atrakcji. Chcesz mi pomóc? E, tak, jest. Okej, okay, dostałem jakieś ekspy, okej, okay, taką butelkę niebieską, i teraz e, coś tam mam ci znaleźć, i nalać do tej butelki. Cyk, cyk. Dobry. Słuchać uważnie. Weź tę butelkę i udaj się do Kazordun. Potrzebuję próbki ich bardzo specjalnego brązowego piwa. Możesz znaleźć beczkę w ich browarze. Wróć, jak tylko to dostaniesz. Okej, okay, właśnie mamy tutaj buteleczkę, ona jest empty właśnie, pusta butelka i teraz widzimy się w Kazo. Dobra, to może pokażę jak się dochodzi od depo. W ogóle tę całą mapę mam odsłoniętą takim programem, to się odsłania. Właśnie wchodzimy w ten wagonik i idziemy tutaj w dół w, tym, w to to miejsce. A tutaj mamy taką fajną jakby, za przeproszeniem swastykę, tutaj taką z tunelików i musimy tam się gdzieś dostać. Dobra, a propos właśnie mapy, to właśnie takim programem to się, to się robi. Tam chyba się wchodzi na jakąś stronę tibia.io i tam możecie sobie znaleźć gdzieś tam na YouTubie czy gdzieś tam jak odsłonić całą mapę, w Tibi mam dosłownie wszystkie te tunele odsłonięte, wszystko, aż w pewnym momencie to no, przestałem w ogóle ogarniać gdzie co jest, bo za, za dużo jest takich informacji na mapie, jeszcze tam są do wyboru, że można mieć odsłoniętą taką, no, ze znacznikami albo bez, albo jeszcze jakieś takie inne. Ale wybrałem właśnie, żeby mieć tam no, te wszystkie znaczniki. Dobra, gdzieś tutaj muszę wchodzić po takich małych schodkach, bardzo wysoko. I w końcu wejdziemy. O, właśnie, to jest pełno tych dwarfów. E, nie powinno czy tam wyżej coś jest. O kurde, trochę tutaj... Nie, nie przewidziałem tego, że tu może być jeszcze wyższe piętro. I wiem, że gdzieś tu w tym miejscu. Aha, tutaj nie ma tego, więc na pewno tu będzie. Na piętrze wyżej. Jako po co ja rozwalam ten technolog. W ogóle znowu padłem. <grym> tak jak cały czas padam, tak znowu mi się padło. Wszystko przez to głupie skilowanie bo ja chcę skilować, ale inni ludzie mi nie pozwalają tego robić i cały czas jestem dojeżdżany. W momencie, kiedy na przykład skilluję, stawiam sobie postać i coś tam innego robię na komputerze. I w tym momencie, no na przykład nie patrzę się przez jakiś czas na, 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 na monitor, a potem za jakiś czas wchodzę, znaczy no zaglądam, patrzę już jest dead. I właśnie ostatnio tak, tak było, jak. Jak sobie skillowałem. Właściwie się tak wywaliłem. Tu jest właśnie to. to, mm, Tak będzie napisane: dwarven, coś tam, bla, bla, bla. Tutaj robimy sobie tak. Cyk. Gul, gul, gul. Dobra. Nalane. I teraz wracamy z powrotem do Venore. I jesteśmy z powrotem u tego pana. Od tego całego pakowania też pomyślałem sobie, że o wiele lepiej to by było, jakbym zrobił tą postać na jakimś serwerze. No pvp, dobra, hi kolego eee, To samo powiedziałeś Więc ja piszę teraz My i on, misjon Okej, okay, właśnie mam lekką łopatę i trochę Kasy dostałem, yes Tam napisał gościu I zaraz pójdziemy w takie miejscówki, w których też jeszcze Nigdy nie byłem, a one są bardzo dobre dla knajtów Tak, teraz muszę Tylko zbudować własny mały browar Wymyślić sekretną recepturę Powielić krasnoludzki napar I bank, wrócę do biznesu Tutaj weź to jako nagrodę. Okej, okay, i właśnie dał mi taką lekką opatę. Kiedyś to było sporo warte, tam można z 2000, chyba nawet do 4000 czasami kosztowało, a teraz to się po prostu wala gdzieś tam po, no gdzieś po depo i tak dalej. Nieraz można ktoś tam wywalić, to jako za darmo, albo nie wiem, na trade za jakieś 900, za 800 możemy kupić. Dobra, przejdziemy się trochę po Wenorę. Tutaj mamy świątynię od razu bardzo blisko. Gdzieś tu chyba się wchodziło w ten teleport, chyba gdzieś na dole. Gdzieś tu powinien być taki teleport i wtedy jesteśmy tak jakby przypisani do tego miasta, ale tego nie widzę. Dobra, nie wiem, mniejsza o, o to. Kiedyś dawno temu byłem tutaj, bo mm, tam ekspiłem zaraz, tutaj jest w dół. Jak tu jest wejście do tego Venore, to jest tak ścieżka, to gdzieś w tą stronę się idzie i tu są jakieś dragony. I ja pamiętam, że dużo na tych dragonach byłem i tu jeszcze jest taka jedna miejscówka, gdzie są e, takie korymy. Co ko Kormy? Korymy? Coś takiego, takie człowieko-szczurki i... Mm, tam kiedyś, kiedy ze 3 lata temu. O, w ogóle tutaj jest takie święto Tibi, coś tam można sobie tak stanąć i zrobić sobie zdjęcie z brasem e, W ogóle, o, tutaj mamy coś takiego. Mm, tutaj mamy bank Heideposit. Yes. No, znowu się po mnie. Tak, e, cała kasa walczyła. I tu mamy takie ukryte, drugie małe depo. Właśnie, jak ktoś tutaj Expi po tej stronie, no to tutaj jest lepiej, po te, właśnie no, no, do, do tego sobie depo przychodzić. Dobra. E, a propos tam mówiłem, a że no, byłem na takich korymach. Do nich się schodzi tutaj w takim głupim, nieoczywistym miejscu, bo idziemy sobie tak po prostu po tych murach. W ogóle całe to miasto Wenore, to jest na, na takich bagnach. O, właśnie widziałem też takie questy. Jednego questa na pustyni z takim płaczącym demonem. Jego też nigdy nie robiłem, ale ale no, no kiedyś sobie zrobię, nawet na jakimś odcinku czy coś. Okej, okay, tu mamy taką śmieszną wieżę, wchodzimy, spadamy sobie w dół, wchodzimy tak i jesteśmy tutaj w takich dziwnych już fabrykach jakby bagiennych. Tu jest też gościu, który też daje takiego quest'a, ale na razie nie robimy tutaj żadnych quest'ów, znaczy tam wejdziemy później dalej. Tak, tak, przechodzimy sobie takimi mościkami. Tu jest łatwo się zgubić, jak nie, nie ogarniamy tej terenu, to można się bardzo łatwo zgubić. Tu jest bardzo fajny gościu, mieszka w takim domku śmiesznym, że wchodzimy tutaj, i tu jest taka winda, i naciskamy w tym miejscu. Zzt, I jesteśmy już na górze. I tutaj możemy sprzedawać high trade. I to jest taki gościu, co nam sprzedaje. Oje, to nic nie widać. Gościu, u którego no, takie śmieci można kupić coś tam, coś tam, bla bla, ale u niego sprzedaje się na przykład takie coś. To wypada z tych korymów, z tych szczurów, tutaj taki, taki mieczyk, coś tam. To wszystko co wypada nam z tych korymów, możemy później o niego od razu sprzedawać, a do korymów chodzi się tutaj od razu. A, zaraz, zaraz bo w tym bachem, to się coraz mi się nogi gdzieś zaszepiają o coś. A, tutaj jakieś tam biegają jakieś kurczaki, jakieś węże. O, właśnie w tym miejscu wchodzimy. I może od razu pokażę, chociaż nie, pokażemy, pokażę to na ostatnim. Na, na sam, pod koniec odcinka, bo jeszcze jest tam taka miejscówka, na takie czarne robaki. stone, coś tam, jakby jakieś takie kamienne, coś tam no, związane z kamieniami, jakieś takie czarne robaki. Ja tam będę chciał pójść a, i przy okazji tam pokażę właśnie te, te korymy jak sobie nawalam. Bo już jestem przygotowany, bo tam żeby iść, najlepiej jest być knajtem. O, ktoś tu był? Bo tutaj, tutaj wiem, że gdzieś się respią jakieś takie byki. I ostatnio, jak mnie gościu dojeżdżał, o właśnie tam widać te ciała tych byków. Jak mnie dojeżdżał jeden gościu, to właśnie, no, no miał byka w ostatnim odcinku tak takiego, no, no, ujeżdżał. Nie, chyba pozabijał wszystkie, coś tam, nie wiem, chyba, nie, nie wiem na jakiej zasadzie to, to, to działa, żeby, żeby tego byka takiego sobie, sobie oswoić, czy coś, ale. O, właśnie tutaj lat biega taki ranny byk. on no, coś takiego i można go jakoś oswoić. I wiem, że tędy, gdzieś się chodzi. Miejscówkę, w której też jeszcze nigdy nie byłem, i że tu jest jakieś bardzo duże miasto elfów. Ale to na pewno ja do tego nie trafię. Pewnie jakiś kupię za chwilę, jakiś błąd popełnię i nie w tą tę stronę pójdę co trzeba. Teraz na razie czuję, że się wszędzie blokuje, w każdym miejscu. Chyba tutaj na tą tamę się wchodzi zobaczymy, bo to, to jest dobre miejsce, jak jesteśmy paladynem, bo tutaj są elfy i z elfów wypadają strzały, a ze strzał o tu jest jakaś dziura, tam ha tak widziałem, że jest jakiś jeszcze quest z jakimś dziwnym bossem, takim elfem, jakimś takim, no, artystem, coś tam i on jest trudny do, do pokonania, nie wiem, czy ja bym się wywalił tam, ja bym sam poszedł. Okej, okay, tu jest takie miasto po prostu zwykłych elfów. Takie zwykłe elfy jakieś jagódki do jedzenia, wypadają coś tam. Zwykłe elfy nie są trudne, bo to są takie po prostu noby, jak jakieś trolle e, biegające, ale tam gdzieś głębiej są e, takie e, strzelające. O tutaj właśnie widać taki elf jest elf zwykły, jest elf scout o właśnie, i jeszcze jest taki elf artist, on jest chyba najmocniejszy yy, chyba już nie ma mocniejszego, nie no, jeszcze są chyba jakieś bossy czy coś tam, o właśnie strzały wylatują, jeżeli jesteśmy paladynem a ja właśnie grałem dużo w swoim życiu paladyna, paladynami a nigdy tutaj nie przyszedłem bo ja za każdym razem jak grałem paladynem to się bawiłem w te yy, we włócznie, a nigdy się nie bawiłem w te, te, yy, w te łuki dobra, ja tutaj gdzieś pobiegam a to jest taki bukłak na, na wodę, można sobie na przykład wody nalać i coś tam gdzieś wylać, na przykład Albo wypić, albo wylać gdzieś na, na ziemię. Ja tutaj pobiegam, poszukam tego artista, zobaczę czy, czy jest taki silny, jak ja go zapamiętałem. Nie, wiem, jak łatwiej to by było, gdybym wiedział o co tu w ogóle chodzi w tej miejscówce, gdzie, gdzie co jest. Coś widziałem, a co to jest za żaba jakaś? Jesteś mocna żaba? Okej, okay. właśnie taka złota żaba może wypaść nam z tego. Jako taki przedmiot, może nam wypaść z witcha, jak walczymy z wiedźmami. I wiem, że tu jest jakieś dziwne miejsce. Okej, okay, gdzieś się zapuszczam, nie wiem w ogóle. No, no, czy tu czasem nie trafię na jakiegoś mocnego bossa. Jakieś żaby tej są. Coś słyszałem, że w tym miejscu można takiego. Pieska takiego lodowego można sobie zrobić No no i wtedy Można na nim jeździć jak, jak na takim Mountie właśnie takiego mounta Lodowego psa ale to trzeba jakoś podpalić To o, właśnie i tutaj się potem chyba czy jakoś tu chyba się jakiś mróz robi, a ta cała wioska elfów się pali? Nie, to tu w ogóle nie ogarniam tych terenów tej przywedoro. Ja tylko jak tu kiedyś przychodziłem, to właśnie tylko po to, żeby na tych korymach ekspić. Dobra, nie wiem, jeszcze tutaj poszukam no, no, tego arcysta, jak nie znajdę, to uciekamy z powrotem na, tam, na, te, na te bagna do korymów. O, właśnie, i takie coś wypada. To jest jakiś kawałek szkła, jakiegoś dziwnego, magicznego, i to jest bardzo drogie. Jeżeli nam to wypadnie z tych elfów, to właśnie bardzo dobrze jest to zbierać. Chyba bo musi być w piwnicach. Jeżeli tu są gdzieś piwnice, to pewnie te mocniejsze będą tutaj, w tych dziurach. No Nie wiem, na razie widzę same elfy przed oczami. Zwykłe studnia, da się do studni wskakiwać, jak na Fibuli na przykład. Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj pewnie jest z wodą ta studnia. O, a co to jest? Jakiś elficki talizman, no, ale on nic nie robi, nie wiem, wezmę go, na razie ja... dla mnie to jest nowość, w ogóle, jak na, na, elfach, bo z elfami miałem do czynienia, ojejku, ale miałem lagę, z elfami miałem tylko do czynienia, tam, Cold Heise, dosłownie takie malutkie jedno miejsce jest nad Monsterium, dosłownie tak, taki mały, mały obóz jest, no i oczywiście za Monsterium, tu widzę jeszcze są zejścia w dół, dalej, tu mam jakiś znacznik, coś jest napisane tu, tu, jest jakiś spawn jakiegoś mocnego elfa, chyba. No, po prostu najwyżej padnę. Cześć, elfie. Jakiś na o. Jesteś? A kim wy jesteście? To są jakieś u. Halo, zamknięte elfy. Ale szają we mnie. Nie przyszedłem was uratować. Wy wyglądacie jak z jakiejś, z jakiejś starej tibi. Nie wiem, dziwne jakieś. No i co? Tu nie ma... Palę się! Dobra, uciekamy stąd. Jeszcze zobaczę tej głębiej, co, co jest. Dla mnie to są całkowicie nowe tereny. Ja gram w nową grę. Skąd tu się cyklopy wzięły? Halo? Ale cyklopy tutaj z tymi, z elfami. No, no, jakieś kąszachty wchodzą. W ogóle znam jedno miejsce. Też tam jeszcze nie byłem. Ko na pustyni. Co to jakieś zielone zielony papierek? Znaczy ten... E materiał mi wyleciał z cyklopa że to jest jakieś arcy-drogie coś, zaraz zobaczymy cenę tego jak wrócę do depo i chyba nawet nie pójdę na te korymy tylko od razu szybko to, to sprawdzę czy to jest coś warte, bo ja nawet nie wiem. Hmm, a co by się stało jakbym tutaj zeskoczył do tej dziury, mogę wrócić? Mogę. To już są takie bagienne e, te, te, te dziury. czy ja czasem tędy nie dojdę na korymy, bo podobne, nie na no, jakieś tutaj mieszkają, co jest? Co to w ogóle za miejscówka. Ja wiem, że gdzieś w tym miejscu było zejście i tam jest jakiś quest z wieloma elfami. Eee, nie dobra, jeszcze zajrzymy. Jak wyskoczy na mnie 50 elfów, to czyli że wlazłem nie tam, gdzie trzeba i powinienem uciekać do tyłu. Wróciłem już do depozytu. Hmm. Aha, to on taki niecały 1000 kosztuje. Dobra, tam jedno sprzedam komuś. No jednego cck ludzie no, sprzedają, ale. No, 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 ja mogę tylko sprzedać za za stówkę, to nie no tak się bałem, żeby tam nie iść, bo właśnie teraz idziemy w miejscówkę, gdzie bardzo dużo ludzi pekuje, to jest takie, takie miejsce na no, takie stone właśnie coś tam, jakieś takie robaki, ale najpierw przejdziemy przez korymy i jeżeli się tam wybieramy musimy mieć wypchany plecak właśnie tutaj tak jak widać, takimi start ringami, one powodują coś takiego, że one pokażą, zakładamy, cyk, jestem niewidzialny. I są takie, i te robaki tam, tam co mieszkają, one są na tyle głupie, że jak jesteśmy niewidzialni, to nas nie atakują w ogóle. Chyba ominąłem właśnie to, to się zagadałem. Takie są niewidzialne, jak jesteśmy niewidzialni, no to wtedy możemy lecieć na takie różne robaki i też korymy nie widzą i w ogóle jakieś tarantule też tam chyba się przechodzi, coś tam. Jest dużo rodzajów potworów, które nas nie widzą. Chyba nawet cyklop nas nie widzi, kiedy jesteśmy na tej niewidzialności tylko że to trwa 10 minut, ale taki jeden pierścionek no, za 300 stówki kosztuje w depu Czy ja wiem, opłaca się w sumie jak nas nic nie atakuje, tylko że no, no, co 10 minut zmieniamy. Ja tam wolę tutaj te e, life ringi. Jeżeli zakładamy life ringa, to mamy 20 minut. E, tu chyba mam nowego. Tak, to jest nowe, ale nie piszę. Tutaj 20 minut mamy zwiększoną regenerację many i tak dalej. Dobra, jesteśmy w takim czymś, w takim miejscu, i tutaj schodzimy w tą dziurę, i to są pierwsze korymy. To są takie szczury, coś tam, jak w nich nawalamy, to mają trochę więcej chyba defa od zwykłego cyklopa, ale za te zwykłe to wypada nam 150 expa, tyle, co za, 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 właśnie za, za zwykłego nieulepszonego cyklopa. I tych korymów są trzy rodzaje. Jedno, jeden to właśnie te takie słabe, za 150 expa. drugie są za 200 parek. Takie czarne korymy, i one są bardzo mocne i potrafią jadowicie użrzeć w tyłek, i na nich to trzeba już uważać. I w ogóle, żeby tutaj expić, to trzeba mieć bardzo wysokie skille. A ja w ogóle nie mam brońki przystosowanej, bo ja mam rękę na 48 level, a chodzę na 45 i ja tam nie mam jakichś tam full obrażeń, tego to się nie podnosi, bo to są takie śmiecie. O, właśnie, tu jest ten czarny korym, no i on potrafi nas, o, właśnie, jakimiś tam kamieniami, czymś tam i nawet żółty już żyć, może mnie zwalić. Jest jeszcze jeden taki korym, który jest taki vanguard, coś tam, i on jest o tyle głupi, że wali jakimiś takimi jazdakami na całą mapę. Oj, mogłem tutaj ustawić sobie takie, takie miałem lusterko, a zapomniałem tego wziąć ze sobą, takie księżycowe lustro, wtedy bym. Mniej dostawał obrażeń od tych, od takich sdk takich, takich czarów, które one strzelają. Dobra, tutaj schodzimy. Te, te dziurki są takie ledwo widoczne, tak jak było widać. O tutaj do góry idziemy na takim czymś, lekko takim żółtawym, nie wiem, jak to nazwać, piaskowo-światełkowe. A tutaj takie ciemne schodzimy w dół. I jesteśmy w takiej miejscówce. I tu jest bardzo duża miejscówka. Za czasów, kiedy jeszcze grałem sporo w Tibie, tutaj no, z 50 knajtów biegały i zaraz tłukło te, te korymy. A my idziemy chyba tutaj, teleport. O właśnie, to, to jest teleport. Tak, chyba do tego teleportu. Nie wiem, ja tu jeszcze nie byłem, i to jest też dla mnie nowość. A coś takiego, coś takiego. No to prawdopodobnie przejdziemy tędy. I tam są jakieś takie dziwne kopalnie, coś tam. I tam są takie czarne robaki. I one są o tyle fajne, że dla nich jest 5000. Nie 5000? No, 500, 500 EXPA jest za nich. I one mają coś takiego, że mają podatność na obrażenia fizyczne, chyba o 20%. Zwykle potworki w TB, czy w ogóle, no, 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 no ogólnie w TB, coś tam to mają albo całkowitą odporność, jakiś duch, na przykład ducha to w ogóle mamy 100% odporności na obrażenia fizyczne i nic mu nie zadamy, ale są takie, właśnie, no, potwory typu właśnie ten czarny robak, na którego idę, to on ma właśnie podatność 20%, czyli powinniśmy jeszcze lepiej tłuc. I w ogóle jak tu się idzie, to od razu się zakłada ten, ten pierścionek na niewidzialność, Ja ja tu jeszcze się trochę poprzebijam tutaj przez te potworki, bo chcę spotkać tego takiego wangarda, takiego czarodzieja, zobaczyć jak jest mocny. Ej, ale te czarne to będą mnie tłuc. No tu cały czas na jakichś eksurach muszę jechać. W sumie mogę założyć o tak, cyk Life ringa i wtedy i trochę mi się więcej zdrowia regeneruje i trochę many i, I właśnie jeżeli ekspimy, ja bardziej polecam, jeżeli ekspimy na zwykłych miejscówkach, to mm, wywalić sobie taki cały jeden plecak e, tymi, tymi zielonymi life ringami, bo one są o wiele lepsze niż, niż nawet takie na niewidzialność. No czy na, na niewidzialność są no, tylko na jakieś specjalne potwory. Dobra, czuję, że się powoli zbliżam w to miejsce. O kurde, jakiś gościu idzie niewidzialny. No właśnie, tutaj bardzo dużo ludzi pekuje w tym miejscu. Dobra, no chyba już czas. Dobra, olać tego Liferinga. Zakładamy niewidzialność, niewidkę. O, i teraz zgupiały wszystkie te korymy, nie wiedzą w ogóle z kim walczą, bo mnie w ogóle nie widzą. Oj, nacisnęło mi się nie to co trzeba. A nie, ten nie widzi, tak? Ten nie... nie, tak sobie biega po prostu. I, I mnie nie widzi, można go nawalać. I właśnie tak na takiej niewidzialności będziemy walczyć z tymi robakami, bo one właśnie nie widzą. Niewidzialnych, tylko tam najpierw trzeba się dostać. Zaraz, zaraz. No, niepotrzebnie ich tu zabiję, ale tak no, tak się pobawimy i to jest w ogóle kraina knightów i pekatimów jak chcemy zginąć niepotrzebnie to właśnie przychodzimy w to miejsce, bo zawsze nas ktoś będzie chciał dojechać, o to jest ten czarodziej który nas widzi, pomimo że jesteśmy w niewidzialności, o kurde drugi e, pomimo że jesteśmy w niewidzialności, to nas i tak on widzi e, i on, już trochę z nim powalczyłem i on potrafi taką trucizną psiknąć do przodu, o właśnie czymś takim tam ten od góry psika, e, taką czymś o i takim właśnie taką śmiercią na cały ekran. Dobra, tego nie zbieramy, bo to jest nic nie warte. W ogóle nie trzeba z nimi walczyć, można tak po prostu przebiec, ale ja się trochę pojedynkuję się z nimi. Chociaż marnuje mi się ten pierścionek na niewidzialność. Dobra, szybko Jolo. Gdzie jest ten teleport? Tutaj jakiś jest teleport. Dobra, jestem w jakiejś fajnej magicznej krainie. Okej, okay, zdejmę tego, ten pierścionek na niewidzialność i tu mamy jakiegoś pana szczurka. Z którym piszemy hi. O oh, kurde, aleś mi się rozpisał kolego. Dobra, help chyba będę musiał do niego napisać. Tak, tak jest. On tam sporo tego napisał tekstu. Zaraz zobaczę tego questa. Witaj nieznajomy. Możesz być zaskoczony, że nie zaatakuje cię od razu. Chodzi o to, że myślę, że mógłbyś mi się przydać. To, co widzisz przed sobą, to wielka kopalnia Korym. Kropka, kropka, kropka. 14.10. Korym Rater. Wykopujemy wszystko, co dostarcza nam Matka Ziemia, cenne zasoby naturalne. Ale plony są coraz gorsze i tutaj potrzebuję twojej pomocy. Okej, okay, czyli ja albo napiszę napi help, albo emisjon. Dobra, widzę, że help mam do napisania. E, no to help. Dobra, i właśnie dzięki temu, że pogadamy z tym gościem, to dos uzyskamy dostęp do, tak do takich czarnych, fajnych robaków, e gdzie mamy tam mu pomóc. Ale my tak naprawdę tego kwesta nie będziemy wykonywać, bo na końcu musimy walczyć z jakimś ogromnym pająkiem, bardzo OP. Ale mnie tylko interesuje, żeby do tych robaczków się dostać. Ostatnio ilość dostarczanych ród maleje. Czy możesz dowiedzieć się, dlaczego sytuacja się pogorszyła? E yes. Okej, okay. i właśnie chyba dostałem takie pozwolenie, żeby tam móc się dostać dalej. Dobra, kolego, co ty do mnie tutaj mówisz? Ładny, otworzyłem dla ciebie nice. kopalnię, ale opiekuj się sobą. Potwory głębi cię nie oszczędzą. Okej, okay, spoko i zaraz muszę sobie zobaczyć jak to było. Mm -hmm. No to pionowo w górę muszę iść teraz jakoś tak, jak się przez te wagoniki przechodzi, a, chyba teraz tą klamkę będę mógł zapaść. tu są tarantule i tak dalej, i przez to wszystko można się tak po prostu przewieźć, albo można założyć ten pierścionek na niewidzialność, bo tutaj nas nic dosłownie nie widzi. I właśnie, gdybym kontynuował tego quest'a, i bym tam dalej sobie z nim pogadał, coś tam, i byśmy tam dalej sobie doszli do jakichś wniosków, to tutaj bym miał jakąś misję e, TBA, nie zacinaj mi się, bo ja teraz jestem w nowym miejscu, gdzie ja nawet nie wiem, o co tu w ogóle chodzi, i ja to mogę kupie się wywalić. E, tarantule polecam e, rozwalać, bo o, może wypaść nam. Tak, starantul? chyba tak. O kurde, ta ma czerwone życia, dobra, to czyli, że ktoś tu siedzi. Ja sobie włączę już na niewidzialność. O, jeżeli jesteśmy nubkiem nisko level. przepuściliśmy kolego. Jeżeli jesteśmy nisko niskolewelowym, to lecimy tutaj na niewidzialności i ktoś tu chyba jest, bo widzę. Nietoperze i tak dalej. O właśnie, jak widzicie tam całą miejscówkę, idziemy tak do góry do góry. Ja nawet nie zauważyłem, jak to jak, to, jak wyjście wygląda. Tam chyba normalnie teleport jest czy coś tam. O, tutaj mamy taką małą, głupią, śmieszną budkę. Tu otwieramy. Eee, chyba z tym jeszcze trzeba pogadać. <gadanie> Cześć. O kurde, ale że się rozpisał. Yy, zaraz. E, kopiuj. E, wklej. Pracujemy tak ciężko, jak potrafimy, mój mistrzu. Czekaj, nie widziałem Mistrz. cię tu wcześniej. Rozumiem, że zostałeś wysłany przez Korym Rater. Brakuje mu odwagi. By nas odwiedzić i znaleźć przyczynę zmniejszania się zasobów? Jest tchórzem, którego się spodziewałem. Mm, Okej, okay, muszę tu to, to coś powiedzieć do niego. Ojajku, ty się tutaj rozgadujesz, kolego, tak, 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 Tibia, tam coś tam jakieś komunikaty mi wyskakują, bo za duże teksty kopiuję, myślę, że jakieś linki. Ten tibia, Musicie wiedzieć, że nasza praca jest bardzo ciężka, a warunki, jakie mamy, fatalne. Poszukiwana kwota jest absolutnie nierealistyczna. Poza tym jedzenie, które otrzymujemy, nigdy nie wystarcza. Kropka, kropka, kropka. 14.13. Korym Serwant. Nasi pracownicy powinni dać z siebie wszystko, kiedy głodują. To jest niemożliwe. To jest punkt, by przeciwstawić się autorytetowi. Okej, okay, i tutaj coś tam naciskam. I teraz mi ten kolega... Tutaj otwiera te, te drzwi i mogę tam wejść do środka. Raz tak, klej, cyk. Widzę, że jesteś zainteresowany zmianą naszej pozycji. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyś zrobił, to uwolnienie uwięzionych korymów. Istnieją trzy obszary z zamkniętymi drzwiami. Musisz znaleźć sposób na uzyskanie dostępu. kropka. kropka, kropka. 14:14 14 korym servant, z tego powodu dam ci dostęp do drugiego piętra. Został zamknięty, ponieważ nie można było dalej pracować w tych strasznie wysokich temperaturach. Ponadto natychmiast zostaliśmy zaatakowani przez kamieniarzy. Zadbaj więc o siebie. O właśnie. E, te całe. E... Kamieniarzy Stone, leaners, coś tam, to właśnie są te robaki, na które idziemy. Więc, bo tu w ogóle jest cała taka fabuła, że tam mm, tu są jakieś tam, złe te, te korymy, i każą jakimś tam innym pracować, i tutaj są u, uwięzione takie właśnie w tym miejscu. I właśnie tutaj coś nie idzie, o właśnie, jest taki gościu. I najpierw, kurde, jakie kamienie, I można tak po prostu sobie z nimi walczyć, jeżeli mamy trochę wyższy poziom. Ja właśnie chciałem przetestować, jak one są silne. Wcale nie są silne, że te korymy czarne mi więcej obrażeń zadawały i można tej normalnie sobie wziąć. O, i właśnie tutaj trzeba zbierać różne jakieś tam śmieci, różne jakieś takie e, flaszki z nich wylatują. I tu gdzieś są jakieś takie skrzynie, i gdzieś tam są jakieś ukryte korymy, i trzeba tych korymów uratować, coś tam. I to jest taka długa, cała fabuła. E, a na koniec walczymy z takim dużym pająkiem. i A trzeba potem to, co wypada nam z tych, z tych właśnie, z tą coś tam, to z nich wypadają jakieś rzeczy. Potem to przekuwamy na kowadle, coś tam. I na koniec, jak już tam uratujemy tą całą kopalnię, e, to możemy no no no, jak już uratujemy kopalnię o właśnie to jest nam potrzebne, jak uratujemy kopalnię to na koniec walczymy z jakimś takim wielkim pająkiem dobra, i możemy tak walczyć z nim, normalnie z nim walcząc albo możemy się ustawić tak, na niewidzialności i po prostu biegać sobie ich tłuc po plecach o i właśnie to to coś trzeba zbierać, właśnie te takie kolorowo nie wiadomo co, jakieś takie ziemia jakaś dziwna rarar, rar, ziemia czy coś tam, dobra no to mniej więcej tak to wygląda teraz trochę po ekspie zobaczymy, czy ktoś tutaj bo tak jak mówię, to jest kraina knajtów, tutaj właśnie jeżeli mamy obrażenia fizyczne, to to jest idealne miejsce dla nas i lepiej jak tu jesteśmy, to lepiej gdzieś tam niżej w dół pójść, sporo ich to jest, jakbym nie miał jakbym nie miało tego tego, no właśnie ktoś tu jest, bo widać takie świeże trupki, chyba, nie wiem czy one są do stroju, czy, czy naprawdę ktoś tutaj jest, ale tutaj bardzo dużo knajtów biega, no tak jak widać, można nawet, i w ogóle te platinum coiny wypadają, można tutaj sobie wziąć nawet miecz, albo jakąkolwiek brońkę dwuręczną, wtedy większe obrażenia zadajemy albo coś tam i biegamy sobie na tych niewidzialnościach, no i trzeba cały czas pilnować tutaj właśnie ile nam sekund, 6 minut mi jeszcze zostało tej, tej niewidzialności, najlepiej to nie wiem, jakiś stoper sobie włączyć albo minutnik gdzieś, a ładnie kasy się sypie i właśnie takie trzy monetki, za takie trzy monetki kupujemy jedną, jeden ten pierścionek na niewidzialność w sumie i zwraca nam się to, to jeszcze z dużą nawiązką. Tylko tak jak mówię, tutaj. To jest jak Monsterium. Tutaj po prostu wszyscy wszystkie knajciki, co chcą szybko sobie nabić level, przyłożą tutaj i. Każdy o tym wie, i każdy, co gra jakimś sorkiem czy druidem, to chce to wykorzystać. I sobie przychodzą tutaj ludzie i pekują na potęgę jeszcze bardziej niż na monsterym chyba. Więc tutaj jedynie jak tu przyjdziemy, to mamy chwilę czasu, żeby trochę poekspić, a potem będą nas zganiali z peka. I jest dobrze właśnie gdzieś tam na dole się schować, żeby nas nie było widać tutaj, że ktoś tu jest. Dlaczego mi tak dziwnie laguje? Na kilka sekund, Ok, dobra, no to tutaj trochę po ekspie zobaczę ile na godzinę wycią wyciągnę, o właśnie ty mam taki licznik, 42, na forcie orków w najlepszym miejscu wyciągałem 77, tutaj tysięcy, 77 tysięcy. na razie mam tyle, zobaczymy do ilu dojdę po takim dłuższym jakimś ekspień, Okej, okay, właśnie mam tutaj zaznaczone na mapie takie trzy punkty, gdyby chcieć tego quest'a tak no, do samego końca wykonać, to tu w tych śmieciach jakieś takie części klucza się znajduje, coś tam, ja na razie tego nie dotykam, kiedyś w przyszłości będę chciał zrobić tego quest'a, na razie mnie interesuje tylko tyle, oj, ale mi tu wlazło się ledwo, zaraz przez przypadek tam gdzieś coś kliknę, nie wiem, na razie zbieram wszystko jak leci, nie wiem co jest wartościowe, a co nie bardzo, tylko tak po prostu wszystko po kolei zbieram. Tutaj jakieś są fajne, jakieś małe kamyki. No nie wiem, podobno to nie ma tutaj za dużo, nie są warte za dużo te wszystkie rzeczy. To, to z tych samych monet jedynie, jedynie sporo kasy leci, ale te wszystkie takie śmieci, co wypadają, to nie są zbyt war, wartościowe. No nie wiem, na razie ja chyba mam za małe skile, bo nie czuję, żeby... Znaczy nie, no, no szybko się expi tutaj i, i tak bez mózgu łatwo, bo tylko się chodzi na niewidzialności, się w nich tłucze, ale Jakbym właśnie miał trochę wyższy level, i jakby mnie tak tyle nie pekowali, to, mm, to bym miał jakąś brońkę dwuręczną. Jest taki hammer, taki młotek od 50 levela, i prawdopodobnie z tym młotkiem tutaj przyszedł, a on jest dwuręczny, bo i tak nie potrzebujemy brony. O, i właśnie najważniejsze: nie przychodzimy tutaj w Magic Plate Armorach ani, ani z żadnymi drogimi rzeczami. Tutaj to się najlepiej ubrać w jakieś najgorsze śmieci, nie wiem, Brass legi, jakiś, nie wiem, armor, jakiś. Z... Plate Armor, jakieś takie najgorsze śmieci, no bo jak nas coś dojedzie, a tu ciągle nas jest chyba największe prawdopodobieństwo, że tutaj możemy zginąć, no to lepiej, żeby do nas jakieś śmieci wypadły, Bo i tak nie bronimy się tymi zbrojami ani niczym, tylko, um, tylko na niewidce sobie biegamy. Dobra, no i jeszcze sobie jak spijmy. Powoli dochodzę do tych 77 tysięcy. Jeżeli to to przekroczę, to czyli, że to jest bardzo fajna miejscówka. Tu czasami jakieś takie widzę, jakieś takie w tych skałach są. Zaraz mi się pierścień skończy, już muszę być naszykowany. 6 sekund. Dobra, ustawiam sobie następny. Jak tylko się pojawia, to od razu. O, cyk. I chowamy się z powrotem. Dobra, dalej na follow. A, no dobra, jeszcze tutaj dolecimy do końca tego tunelu. O, właśnie przez chwilę widziałem, że już miałem 78 tysięcy. No dobra, oficjalnie to jest lepsza miejscówka niż, e, niż fortorków. Nawet no, 81. No, jeszcze tylko kawałek przejdę. Tu chyba nawet do już nawet nie chcę mówić kwot, ale tu ludzie no, 3, podobno trzy razy tyle jeszcze wykręcają w, ty, w tym miejscu ale tak jak widać, no ja tak sobie wolno tłukę, tłukę w te, w te potworki gdybym miał jakieś dwusetne skille znaczy, co, co ja mówię, dwusetne no to już nierealne nie jest za bardzo, dwusetne skile, ale takie no, ze 115 e, i tak chcieć bardzo długo poskilować, albo kupić sobie od razu postać już wyskilowaną, no to to ładnie by się e, no, no, ekspiło to jest kolejna taka skrzynka z jakimiś tam częściami w ogóle jakieś takie części klucza musimy chyba skompletować, czy coś tam. Aha, no ja doszedłem już do końca tej miejscówki i teraz będę musiał się wracać. A, no no, po pustym terenie tutaj jeszcze wejdę w tą uliczkę. O, a w ogóle jak chodzę to mogę zdjąć tam ten, ten pierścionek niewidzialności tylko wtedy kiedy... O właśnie, jak zobaczę któregoś dopiero wtedy go zakładasz. Jakby gdzieś tak zacisnąć po ślady i tutaj tak na, na maksa, na poważnie expić. A... No wyciągnąłbym to ich nawet ze 100 tysięcy. Może? Ja bym miał jeszcze lepszą brońkę, albo w ogóle jak ten level będę ją dostosowany do tej brońki, to jeszcze lepsze hity. No tak jak widzę. No, tak po prostu coś potrafię zadać. Tam nieraz ładnie wchodzi. Czasami to takie jakieś właśnie po 30, po 40, po 60. Oj, ten to wyjątkowo jakiś twardy. Oj, 169 na przykład. No, jakbym miał może broń dwuręczną. W ogóle ja nawet nie wiem, czy czasem nie ma jakiejś ukrytej mechaniki, że jak się ma broń dwuręczną, to że. O kurde, już 90 tysięcy. Że jak ma się broń dwuręczną, to możliwe, że. No nie wiem, tak mi się wydaje. Powinno tak być, tak jak w każdej grze. O, 222 mu zadałem. Że no jakiś powinno być takie ukryte kąposz. Że się w ogóle lepiej się zadaje obrażenia, mając broń dwuręczną niż jedną ręczną, ale no. Nie wiem, jak jest w tej TV. No widziałem, Z tego, co widziałem, to tylko tyle, że. E ja mam tutaj ile ataku? 44 ataku no to taka brońka dwuręczna, taki Hammer od 50 levela, którego chciałem właśnie tutaj przetestować na tych, na tych robaczkach, to on jest um, on ma, 50, ma 45 ataków, czyli o jeden ataku tylko ma więcej, ale nie wiem czy z tytułu tego, że jest w ogóle bronią dwuręczną, to że to jakoś tam lepiej będzie działało czy nie, chyba więcej niż 91 tutaj nie wycisnę, o level up, tak a propos, nawet nie wiem jak tu mi to wbijają się te levely, ale szybko tu idzie, nie zużywam w ogóle many na na leczenie, więc bo jestem cały czas na niewidze więc tutaj można sobie nawet tylko tak jakieś te eksany poksuszać. Chociaż ja zostawiam sobie trochę ponad pół many w razie, jakby tu był wjazd jakiegoś, jakiegoś gościa z PK. Bo ja tutaj cały czas obsrany siedzę i ja się cały czas boję, że za chwilę ktoś tutaj dojedzie. Aha, no 93, no da się jeszcze więcej, no to ciągle wyciskam, tak sprawdzam do jakiego stopnia mogę sobie pozwolić. No, Kurde, Tibia, no jakiś nowy update wyszedł, że teraz takie dziwne są. Australali, 3 minuty mi zostało na tym, tym steltringu, coś tam. E, no nie, już widzę, że tak, już tak nie no, 94. No, może w porywach do 97 dojdę. No, w sumie to już będę powoli sąd wychodził. Zobaczę, ile są warte te, te, flaki, te flaczki, co wypadają z tych potworków. A no i jeszcze powiem, że jeżeli wykonamy całego tego, tego questa i rozwalimy tego jakiegoś tam bossa, pająka, coś tam, coś tam, to i tak dalej będziemy mieli dostęp tutaj do, do tej miejscówki, czyli tutaj nie ma co się bać. Oj, trochę was tutaj dużo. Zakładaj to cepik, chłopie! Już mnie zdążyli walnąć. E, co ja mówiłem? A, no że... Kurde, nie ten klawisz! Że... <laughs> że jak rozwalimy tego pająka to i tak będziemy mogli sobie ekspić na tych e, no, 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 na tych czarnych robakach. Dobra, no, wracam się do, do miasta, chcę zobaczyć ile te flaczki kosztują. A, no i oczywiście zawsze jak wracamy zaglądamy do tego pana, jeżeli nam coś z Korymu wypadło aj kolego, bo jesteś tam daleko, prawda? U niego też jest jakiś quest chyba na jakieś pachnidełko, No tutaj widać jakieś perfumy, ale to ja muszę lepiej zobaczyć, okej. Okay, no i taka tarcza mi wypadła za 250. Jeszcze jest, oto to jest bardzo fajne za 700 i to chyba za 300, to to za 500 yy. Tak, nie, czy tam dobrze tu patrzy? nie wiem. No, to tam wiem, że, wiem, że tam ta zbroja jest najfajniejsza takie skórzane, jakieś takie paski. To jest najbardziej wartościowe. Jeżeli, jeżeli chcemy jakś na korymach, a jeżeli chcemy na tych robaczkach, no to oczywiście od razu dostajemy. <grych> ile, ja tam byłem, no, z 20 minut, może niecałe, no, no, nie wiem dokładnie ile, ale już prawie ponad pół półcesek zebrałem. A no, no, tylko na, na tym, z samych monet i jeszcze mam tutaj trochę tych, 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 tych odpadków. Tam jeszcze takie węgiel wypadał jeszcze z tych. Z tych Czarnych robaków, ale nie podnosiłem go, bo tam. Nie wiem. Pamiętam, że on chyba nie był za dużo warty. To takie takie po prostu śmieci są takie walające się po ziemi. No czyli węgiel. Wiem, że węgiel jest tam bardzo potrzebny do jakiegoś tam turbo trudnego questa. nie. Depo. Ale ile razy ja się jeszcze będę tej mylił. Dobra, zobaczmy ceny tych, tego, tego wszystkiego, dobra, gdzieś jakiś worek, cokolwiek, tu jest worek pusty. Co to jest w ogóle za śmieci? Ja tutaj mam, dobra, gdzieś chyba jakiś taki leżał worek. Dobra, zobaczmy to wszystko po kolei. E, ile kosztuje? Mm, tu prawdopodobnie będzie. E, gdzieś. o, właśnie ten amulet pisał, mi się wyleciał na tych herpach 2000. Dobra, sprzedajemy. Ten to na początku odcinka mi wyleciał. o tutaj jakieś kartofle, e, nic to nie jest warte. Te kartofelki to wypad mi z tym. E, co tam jeszcze, jakieś takie kamyczki małe? E, też niewiele. Ja bym jeszcze jakbym wiedział, czy da się je gdzieś sprzedać, tak po prostu. E, bo tutaj, właśnie jak jestem, e, no to znaczy, tutaj takie diamenty się sprzedaje. Nad tym depozytem jest tak, taki sklep i tam się takie diamenty sprzedaje. No dobra, no sprzedajemy. E, to może tutaj coś się takiego da się sprzedać. A tutaj taka plama. aha, to jest w ogóle nic nie warte. To to o, 50 warte. Dobra, sprzedajemy chyba najfajniejsze. I jeszcze takie czachy tego robaka. Jakie mam lagi, eee, to to, taka, taka główka. Okej, okay, nic w ogóle nie warte. Mm, to nie, tej głowy to ja nie sprzedaję, bo e, tutaj widzę, że jest za duża różnica. Jeszcze muszę zobaczyć, czy nie da się gdzieś jakiego, jakiegoś sklepikarza to sprzedać. o właśnie, bo tutaj są kryształki, jak tam jak no, XPM na smokach, to tu się przychodziło. Tu albo tu. Się przychodziło i się sprzedawało jako takie drogocenności, takie takie small diamondy chyba czy coś tam. Dobra, to tyle chciałem pokazać. W następnym odcinku, no nie wiem, albo pójdziemy na Fort Orków, albo pokażę jakieś questy, tutaj takie dokładniejsze wenora, jakieś takie trudniejsze. No, a tymczasem to było na tyle. Norka.